Loża radiowa. W naszym studiu witamy już gościa, poseł niezależny Janusz Sanocki. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu, witam słuchaczy. Zacznijmy od tematu jeszcze z ubiegłego tygodnia, który jednak wciąż jest żywo komentowany, nowelizacja ustawy o IPN. Błyskawiczne głosowanie, choć pojechaliście do parlamentu, żeby rozmawiać o śmieciach, a tu nagle wypłynął temat tej nowelizacji. My wtedy w Loży Radiowej, akurat to działo się w tym samym czasie, obserwowaliśmy kolejne depesze, które mówiące już po głosowaniu, już po przejściu, już następne, już następne. Czy to tak samo wyglądało z waszego punktu widzenia, parlamentarzystów? No tak, tak. Myśmy w ogóle nie wiedzieli, że to będzie procedowane. I to było zaskoczenie. Posłowie PiS-u też nie wiedzieli. Parlament, Sejm nie wiedział, ale szybko przegłosował. Senat przegłosował, prezydent podpisał. W sumie cały proces trwał 9 godzin, co jest takim rekordem chyba międzygalaktycznym chyba rekordem. Ale pokazuje, jak, że tak powiem, pozorną rolę odgrywa Sejm. Sejm jest taką trochę atrapą, według mojej obserwacji. Po prostu jest w demokracji, musi być parlament, więc ktoś tam musi podnosić ręce, żeby to wyglądało, że to jest, są reprezentanci narodu i jest jakieś szlachetne grono ludzi, które to robi, naciska guzik, podnosi rękę i przegłosowuje, ale w istocie te ustawy gdzieś są procedowane gdzieś indziej. Gdzieś jest zewnętrzne, jakieś są ośrodki. Tu w tym przypadku ustawa o IPN, najpierw nowelizacja z stycznia była pochopnie zrobiona. Ta penalizacja, z jednej strony penalizacja, karanie, przewidywanie, że będzie się karać za używanie sformułowania, znaczy nawet za przypisywanie narodowi polskiemu, co jest takim bardzo szerokim pojęciem. Moim zdaniem to był błąd, bo należało wprost zapisać polskie obozy koncentracyjne, czy polskie obozy śmierci, jak to funkcjonuje. Poza tym były wyjątki, oczywiście badania naukowe były wyjęte spod tego, twórczość artystyczna, czyli tak de facto tośmy tupnęli nogą, ale jak zwykle niekonsekwentnie. No i się rodzi pytanie, dlaczego tak bardzo to przeszkadzało niektórym środowiskom, skoro to była tak liberalna de facto ustawa, jak ją porównamy z tym pierwowzorem izraelskim. Przecież ona była pisana w oparciu o ustawę z 1986 roku, w której Izrael zapisał 5 lat więzienia za jakąkolwiek dyskusję z tym, jak przebiegał Holokaust, bo oni tam mają już swoją wersję historii napisaną ostatecznie. I jak ktoś próbuje nawet naukowe badania podjąć, które mogłyby coś zmienić, to grozi mu 5 lat. Naturalnie, że wszyscy znamy przykład opolskiego tutaj pracownika uczelni doktora Ratajczaka, który został wyrzucony za to, tylko że zacytował tam badania tych, którzy kwestionują przebieg Holokaustu w taki czy inny sposób. No, Żydzi mają swoją... No, znaczy, to nawet jest pojęcie takie, które z niej, przecież to żydowski naukowiec napisał o przemyśle Holokaustu, Holocaust Industry, książkę, i gdzie opisuje, jak z Holokaustu zrobiono swego rodzaju sposób na jakby szukanie tożsamości żydowskiej czy izraelskiej, szerzej żydowskiej, bo to również środowiska Żydów w Stanach Zjednoczonych, i jak zrobiono z tego sposób na zarabianie pieniędzy. No, Światowy Kongres Żydowski od lat zapowiadał pokażanie Polski i od lat zapowiada wystąpienie z roszczeniami majątkowymi do Polski. Te roszczenia są szacowane na około 60 miliardów dolarów, czyli to jest ogromna kwota, ale to jest tak zwane mienie bezspadkowe. Trzeba tu powiedzieć, że wszędzie na świecie jest prawo, gdzie prawo cywilne obowiązuje, kodeks cywilny, jest tak, że jeśli ktoś umiera bezpotomnie, nie zostawiwszy spadkobierców, to jego mienie przejmuje państwo. Jak umiera Polak w Nowym Jorku i nie ma nikogo, kto dziedziczy po nim, to stan Nowy Jork przejmuje jego majątek. Natomiast Żydzi skupieni właśnie w tym w Światowym Kongresie Żydowskim domagają się, żeby mienie bezspadkowe pozostawione przez, powiedzmy, jakichś Żydów polskich przyjęli jacyś inni Żydzi, Amerykańcy na przykład. To czy pan uważa, że taki nacisk na Polskę, żeby tę ustawę o IPN-ie zmienić, żeby wykreślić z niej te zapisy, to jest preludium do tych nacisków, które będą miały już podłoże czysto finansowe? Ja jestem prawie tego pewien, bo Żydzi nie zrezygnują, to środowiska, Światowy Kongres Żydowski nie zrezygnuje. O tym
czym się pisze, ten kto chce, to znajdzie w prasie te informacje. Światowy Kongres Żydowski nie zamierza, jak sądzę, zrezygnować z roszczeń wobec Polski, bo tutaj to mienie dosyć znaczne jest pozostawione. To jest tragedia. Oczywiście wszyscy ludzie, którzy jakoś mają sumienie i kierują się normalnym ludzkim współczuciem, żałują tych 3 milionów polskich Żydów, których większość została unicestwiona przez Niemców w ramach Holokaustu, ale przecież z drugiej strony pozostawiono mienie, do których nie ma spadkobierców z ich rodzin, tylko jacyś inni zupełnie Żydzi, którzy z nimi nic nie mieli wspólnego. W związku z tym to jest moim zdaniem nadużycie i taka, mówiąc językiem adekwatnym, no chucpa. I ta ustawa o IPN-ie w pewnym sensie jakby no, stanowiła pewną barierę, te zapisy. One były moim zdaniem nieszczęśliwe, bo należało pozostać przy drodze cywilnej, zlecić to powiedzmy jakiejś, nie wiem, Polskiej Fundacji Narodowej czy komuś, kto mógłby dochodzić roszczeń i tak jak żydowskie organizacje, ta liga antydyflamacyjna żydowska, która ściga wszystkich, którzy tam powiedzmy coś złego o Żydach piszą czy mówią, ale tak należało tu również robić, natomiast nie penalizować tego, bo to rzeczywiście sprawiło takie wrażenie, że każda krytyka, napisanie o jakimś szmalcowniku, Polaku, który donosił na Żydów czy korzystał z tego w trakcie okupacji, to jest, może podlegać tutaj karze, to jest absolutnie właściwie nie to było celem zapewne, ale stwarzało takie wrażenie. Tam była o narodzie jednak mowa, całym narodzie, a było, nie o pojedynczych osobach. Ja wiem, ale to zawsze jest pewna kwestia interpretacji, czy naród, czy jak Kowalski, jak jakiś Jan Kowalski sprzedał Żyda, zakapował na Gestapo, no to Kowalski był Polakiem bezwzględnie, w związku z tym co? Opisanie, że w naszym narodzie było iluś tam szubrawców, to jest, no może być tak interpretowane, należało tego uniknąć, ale już pomijam to, natomiast sposób, w jaki dokonano tej nowelizacji, no to jest po prostu no jakiś kabaret, bo absolutnie nie tak powinna przebiegać debata parlamentarna. Omówiliśmy temat ustawy, nowelizacji ustawy o IPN-ie, a w cieniu gdzieś właśnie pozostała kwestia śmieci. Po to pojechaliście do Warszawy, żeby rozmawiać o tym, co zrobić z problemem płonących wysypisk śmieci w naszym kraju. Te pożary, do nich dochodziło także na terenie Opolszczyzny, dodajmy. A my tutaj też mamy swój problem, jeżeli chodzi o odpady z zagranicy. Nielegalne składowiska, beczki Namysłów, Dąbrowa pod Opolem. Co dalej z tym przepisem, z tą ustawą? To jest problem całej Polski i tutaj, czy ja wiem, czy myśmy po to pojechali do Warszawy. No tak było wywołane, oficjalnie, prawda? Oficjalnie niby po to żeby pojechali, a okazało się, że pojechaliśmy, żebyśmy tę ustawę o IPN-ie zmienili. Po raz kolejny zmienili zmianę. Natomiast chcę jeszcze nawiązać do tego i zwrócić do tego sposobu, w jaki parlament pracuje, bo tu przy tym przypadku Sejm pracuje, w tym przypadku tej ustawy o IPN-ie to wyszło w sposób no tak wręcz modelowy. Ja od początku na to patrzę. Nasz Sejm przyjął w 2016 roku 265 ustaw, 30 tysięcy stron maszynopisu aktów prawnych. Najczęściej poprawiamy to, cośmy sami uchwalili pół roku wcześniej. Naprawdę tak jest. Ustawy są pisane na kolanie, przepychane siłowo przez Sejm na zasadzie mechanicznej większości, że głosuje większość i w ogóle żadnych uwag nie przyjmuje do tego. W ogóle nie ma takiej analizy, czy jest potrzebna taka regulacja, czy to ustawa powinna regulować. Moim zdaniem śmieci są uregulowane dzisiaj. Jest mnóstwo ustaw. Niech pani spróbuje założyć jakąkolwiek firmę, gdzie będzie pani przetwarzać na przykład żywność, czy cokolwiek, prawda? Ile starań, ile zezwoleń, ile opinii środowiskowych, ile raportów trzeba opracować, ile jest tych instytucji, powiat, gmina, marszałek, to wszyscy tego... Według mnie jest nawet za dużo tych instytucji, właśnie dlatego jest takie bezchołowie się zrobiło. Ale to jak słabość... to się dzieje, że transporty ze śmieciami z Niemiec zostały zatrzymane na opolskim odcinku autostrady, jechały śmieci na nielegalne wysypisko w Polsce. No to gdzieś przykład. Ten system jest dziurawy. No ale jest dziurawy na przykład... To gdzie go trzeba uszczelnić? No a czemu prokuratura nic nie robi w tej materii? Dlaczego prokuratura nie aresztuje takich ludzi, nie wydaje nakazów zatrzymania? Mamy przykład w Skoroszycach u nas w wysypisko. Wiadomo, kto tą spółkę założył, bo to no, powiedzmy polityk jednej z partii, już nie takiej wpływowej, pozaparlamentarnej na razie. Polityk. Mój poprzednik na stanowisku
burmistrza, on, potem jego córka, wiadomo, wójtowa w tym wszystkim uczestniczyła, skoro, dlaczego prokuratura tam umarza kolejne zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Nie działa kompletnie, powiem, państwo polskie, na żadnym etapie, i mnożenie ustaw tylko jakby stwarza na chwilę takie wrażenie, że coś żeśmy uregulowali. Ustawa, no ale dodajmy, ustawa na przykład VAT poszła. Udało się uszczelnić. Są zyski. No, czy to się udało akurat ustawą, to nie jest akurat, no może ustawa. Nie wiem, czy to akurat ustawa, czy urzędnicy się przestraszyli i działają. A poza tym, czy to się udało uszczelnić, to ciężko mi powiedzieć, dlatego że VAT jest specyficznym podatkiem. Ta ściągalność, zwroty, potem ministerstwo może opóźniać zwrot na przykład, prawda? I ta ściągalność zależy od urzędników w dużej mierze VAT-u. To może trzeba by było właśnie tak samo w tym przypadku postraszyć urzędników ustawą. Ale nie, zacznijmy od tego, że na przykład tak. Dlaczego w Stanach Zjednoczonych nie ma VAT-u? Bo to jest podatek, który generuje oszustwo. Ale ja mówię o śmieciach. Tak. Ale ja daję przykład pewien, prawda, żebyśmy rozumieli. Dlaczego w Stanach Zjednoczonych nie ma podatku VAT, tylko jest podatek obrotowy? Bo podatku obrotowego się nie odpisuje i w związku z tym no, nie sposób oszukać na tym podatku obrotowym państwa, prawda? I akurat moi koledzy z klubu, byli koledzy, bo byliśmy razem, jestem niezrzeszony, z klubu Kukiz 15, dali projekt podatku przychodowego. I wtedy byłby problem z głowy, wprowadzić inny podatek, z Unią się jakoś tam dogadać, bo VAT to jest unijny podatek. Gdzie no zresztą, właśnie, i z tym byłby największy problem. Że oszukują w Unii tak samo jak tu, albo że bardziej. To jest podatek korupcjogenny. Jeśli chodzi o śmieci. To też jest tam korupcjogenne. Przecież nie jedna gmina pewnikiem mogła być na celowniku jakiejś grupy zorganizowanej przestępczej i w ramach za wydanie takowego pozwolenia ktoś mógł się na tym zbogacić. Nikogo oczywiście nie oskarżają. Inspekcja ochrony środowiska jest najbardziej wskazane. Jak najbardziej wskazane. Ten projekt zakłada, że nie będzie tutaj terminów jakichś siedmiodniowych. No to ustawowo też zapisano, że urzędnicy z Inspekcji Ochrony Środowiska musieli 7 dni wcześniej uprzedzać tam o kontroli, prawda? Oni powinni mieć uprawnienia policji, wpadać, zobaczyć, co dokonywać, powiedzmy, zamknieć. No, ale to już wymaga zmiany ustawy, przyzna pan? To wymaga zmiany ustawy, proszę państwa, to wymaga zmiany ustawy, bo te ustawy tak są pisane. Więcej powinno być cel. Ustawa, ja jestem zwolennikiem myślenia dedukcyjnego, to znaczy od ogółu do szczegółu dochodzić. Ustawa powinna regulować... być jednostronicowym dokumentem. Tak, dokładnie. A resztę powinno być w rozporządzeniach. Niech minister siądzie, jeśli jest cel taki, żeby ochronić środowisko, żeby nie było nielegalnych, no to w rozporządzeniu powinno to być, jak się odbywa kontrola, prawda? To kończąc jeszcze ten wątek, co się stało z tą ustawą? Poszła do komisji, ona jest procedowana. Tam były zastrzeżenia na przykład co do konieczności planów przestrzennego zagospodarowania i tak dalej. Są, bo to jest też tak, że są składowiska odpadów, ale są też firmy, które przetwarzają odpady. Na przykład i u nas brakuje niektórych odpadów. Są firmy, które przetwarzają pety i sprowadzają te pety, butelki z zagranicy, żeby je przetworzyć tutaj, zrobić tam jakieś kostkę brukową czy coś. I te firmy też, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, prawda? Więc to, ta ustawa poszła do komisji, ona będzie jakoś tam poprawiana. Źle generalnie działa ten mechanizm ustawodawczy w Polsce, bo jak mówię, ustawa powinna być prosta, jasna, zrozumiała, niedługo, a reszta powinna być w rozporządzeniach od tego powinien być minister, żeby teraz rozporządzeniami zarządzić, jak ma funkcjonować już w szczegółach ten system, a nie żeby wszystko zapisywać w ustawie. Gorzkie słowo pod kątem polskiego parlamentu, a trapą jest podobno ten Sejm, tak powiedział poseł Janusz Sanocki, no to może warto wrócić do samorządu. Zaraz mnie tam moi koledzy posłowie obiją, jak przyjadę. To może, panie pośle, warto wrócić na łono samorządu. Przed nami wybory do samorządu. Liga Nyska, której pan szefuje, ma już swojego kandydata na burmistrza miasta Nysa? No w zasadzie mamy kandydata jednego, mamy kandydata drugiego, ewentualnie rozważamy, bo chcemy wyłonić naszego kandydata w takim procesie prawyborów, nie żeby decydował jakiś... Nysa znana z prawyborów. Nysa jest znana z prawyborów, tak, tak, to były piękne czasy, ale prawybory to jest dobry mechanizm niestosowany niestety u nas ze względu na fatalny rodzaj ordynacji. Tu sobie pozwolę jeszcze zamknąć ten wątek parlamentarny. Tylko jednomandatowe okręgi wyborcze mogą nam przywrócić nadzieję. Naprawę państwa trzeba zacząć od jednomandatowego okręgu wyborczego do Sejmu, żeby tam ci posłowie po prostu byli niezależni od oligarchii partyjnej i od prezesa jednego czy drugiego. Bo to jest jakość naprawdę fatalna i mówię to z bólem pewnym, bo
W końcu jako patriota chciałbym, żeby mój kraj był poważnym krajem rządzonym dobrze przez mądrych ludzi, rozsądnych. Natomiast co do Nysy, no oczywiście będziemy mieć kandydata, wyłonimy go. 14 lipca robimy pierwszą konwencję. Takim głównym naszym kandydatem, o którym się mówi, od naszego środowiska mówi, to jest pan Piotr Smoter, radny, ale jest też drugi radny, pan Piotr Wojtasik. Jest jeszcze kilku kandydatów, kilkoro, bo są kobiety również. I chcemy, żeby wyborcy i nasi członkowie, sympatycy, ale wszyscy wskazali, kto według nich może... A pan rozważa wejście do tej rzeki jeszcze raz, czy absolutnie nie? Znaczy, ja 3 razy próbowałem, no i jak mówi słynny rosyjski filozof Pantarejew, nie wchodzi się 2 razy do tej samej rzeki. Natomiast jestem posłem, musiałem przerwać kadencję, a ja nie zamierzam, być może nawet dzisiaj patrzę, jak mówię, bardzo sceptycznie na to. Postawiłem sobie w Sejmie za cel nagłośnienie spraw wymiaru sprawiedliwości i ewentualną zmianę ordynacji, nawet na mieszany model, i zabiegam różnymi sposobami o realizację, przynajmniej przybliżenie tego, prawda, tego celu. Natomiast robienie kariery partyjnej, no po prostu mnie odstręcza. To nie zgwałcił głęboko moją naturę i to się kończy zawsze tragicznie. Albo jakiś człowiek wysypki dostaje wtedy, albo coś, prawda? Bo to nie wolno tak się przymuszać. Nie. Natomiast ewentualnie jak będzie burmistrz, uważam, że musi nastąpić zmiana na stanowisku burmistrza, i nasz kandydat zamierza zawrzeć takie porozumienie i ze wszystkimi negocjujemy, i z potencjalnym kandydatem Platformy i z PiS-u, bo Nysę trzeba bezwzględnie uratować od tych obecnych niebywale niekompetentnych i szkodliwych rządów. No, zadłużenie miasta jest większe niż, mówi się o zadłużeniu tam Bydgoszczy na przykład, dzisiaj 100 milionów, a Nysa będzie miała 170 ze spółkami, no i po prostu umiera wszystko. Panie pośle, jak się patrzy tak z boku na Nysę, to jest bardzo owocna kadencja, tam się udało ściągnąć duży urząd centralny i do tego urząd, który na siebie zarabia, to są miejsca pracy. Tam się pojawił duży inwestor teraz przy współpracy z rządem, który ma budować fabrykę. Nysa wprowadziła, jedna z pierwszych gmin w Polsce, program 500+, gminny program 500+, więc można powiedzieć, że tej Nysie wielu mieszkańców Opola zazdrości, tak sprawnych rządów. A co pan tak bardzo krytykuje? Opole się rozwija, Opole ma strefę uzbrojoną, powstają inwestycje. Nysa swojej strefy nie uzbroiła do dziś. Hektary pod Radzikowicami stoi, rośnie na nich kukurydza. Inwestor, który ma przyjść, to nie zasługa burmistrza, tylko rządu, i nie ma to nic wspólnego z rządzeniem miastem. Obecny burmistrz i jego ekipa natrwonili taką masę pieniędzy, na halę poszło 35 milionów sportową, która to hala będzie, mówię to wprost, niewykorzystana, to jest błyskotka. Milion rocznie trzeba będzie dopłacić do utrzymania hali tej, która będzie bardzo mało funkcjonalna jest. I pożytku z tego żadnego nie będzie. 26 milionów poszło na zakup terenów po FSD, nie wiadomo po co i jak to było robione, bo uważam, że tu się powinna zająć jakaś instancja kontrolna, bo było to dzisiaj słyszę, że NIK kontroluje kontrakt gazowy, zarzuca, że nie było instrukcji negocjacyjnej. Tu to samo, burmistrz pojechał sam, negocjował sam, nie wiadomo z kim, nie wiadomo dlaczego. Radni są maszynką do głosowania przekupioną po części przez burmistrza, bo pozatrudniał krewnych, znajomych królika i tak dalej. No po prostu to absolutnie rządy szkodliwe. Urząd centralny, który tam gdzieś tam przyszedł, no to z tego nam są potrzebne produkcyjne miejsca pracy, żeby w Nysie, która była kiedyś trzecim ośrodkiem przemysłowym Opolszczyzny, żeby powstawały produkcyjne miejsca pracy, żeby nyski biznes... Powstaje fabryka Alseco, się rozbudowuje i to jest bardzo, bardzo pozytywne. Ale to jest prywatny inwestor, który robi to bez żadnej, że tak powiem, pomocy gminy. Gmina w tym nie jest. Gmina dawno powinna uzbroić teren nad Radzikowicami. Ale jednak trzeba powiedzieć, że zawsze sprawnością musi się wykazać samorząd, żeby właśnie tu, a nie gdzie indziej, ten prywatny inwestor chciał ulokować swoje pieniądze. Żadnego budowana. Znam wielu przedsiębiorców, którzy przyjeżdżali, chcieli w strefie się rozkować i odjeżdżali po rozmowie z burmistrzem. Jakbym dał tutaj listę tych przedsiębiorców, którzy przyjechali zrażeni traktowaniem przez urząd, uciekali, to by dopiero była lista. Natomiast tutaj burmistrz z tym nic nie miał wspólnego.
tego. Po prostu, czemu ta strefa nie jest uzbrojona dzisiaj? Ona już dzisiaj powinna być uzbrojona, to by takich inwestycji było więcej. My czekamy na tę inwestycję w Nysie. To prawda, to inwestycja rządowa, ogromna inwestycja. I czekamy na informację oficjalną, któż tym kandydatem będzie. 14 lipca. Lipca w rocznicę zburzenia Bastylii. Robimy pierwszą konwencję, wystawimy kanał. A ilu sympatyków jest Ligi Niskiej? Jeszcze dopytam. No sympatyków ciężko powiedzieć, bo to sympatycy są. To znaczy w takich pracach. No konwencję zaprosimy ponad 200 osób. Zobaczymy, jaka będzie frekwencja. Myślę, że około 150 będzie. No to grono, no to jest stowarzyszenie lokalne. Nie, istniejemy dłużej niż Partia Prawo i Sprawiedliwość, dłużej niż Platforma Obywatelska, więc tradycja ligi jest długa i liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi. Wiadomo. Dziękujemy serdecznie grunt, za wizytę. Żeby z ligi nie spaść. Dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Poseł niezrzeszony Janusz Sanocki. Dziękujemy bardzo. Loża radiowa.